Hej, witam was serdecznie. Coś, czego bardzo dawno nie było na kanale, czyli Don't Stare. Tak sobie pomyślałem, że może by wrócić do tej gry. W końcu tylko jeden odcinek był nagrany, więc po prostu zagrajmy. Co by tu może zmienić? Charakter mamy tylko... Albo niech będzie właśnie randomowy. Świat. Niech będzie... ogromny. Tutaj zostawmy Land Loop, ok, Seasons. Dajmy długie lato. Zimy nie chcę. Długiej nocy z pewnością też nie chcę. Wolałbym jednak długi dzień, żeby trochę ta rozgrywka jednak szła do przodu. Tutaj byśmy pozostawiali standardowe ustawienia. Okej, niech będą tutaj te standardowe. No i zacznijmy nową przygodę w Don't Stare. Miejmy nadzieję, że uda się całkiem ciekawe miejsce tutaj stworzyć i będzie całkiem przyjemnie. No i jesteśmy. W sumie wybór przypadkowego bohatera był trochę głupim pomysłem, z tego względu, że są tutaj, na razie po prostu jest tutaj jedna postać do wyboru. Dobra, wiem, że chciałbym pozbierać na początek takie kilka drobiazgów. I oczywiście będę musiał stworzyć sobie jakąś siekierkę. Będą potrzebne mi patyki i kamyczki. Więc na razie zbieramy, co tutaj nam się trafi w łapki. Jak wygląda mapa? Okej, mapa wygląda właśnie tak. Tu nic nie zrobię. Creepy. No wiem. No dobra, są patyki. Trzeba będzie tylko jeszcze gdzieś kamienie znaleźć, żeby stworzyć sobie siekierkę. Okej. Czy coś tutaj mogę stworzyć? Mogę stworzyć taką pochodnię. Mogę stworzyć łapkę. Łapka się później będzie mogła przydać oraz mogę sobie zrobić takie oto małe wdzianko. Na chwilę obecną chyba tego nie będę potrzebował. Będę zdecydowanie potrzebował jakichś kamyków. Po to, aby stworzyć właśnie oto siekierkę. Także możemy zabrać się za... za ścinanie. No. Dawaj, tnij to. Ciebie też zetniemy. Trzeba by więcej tych kamieni znaleźć, bo jednak ścinanie tych drzew trochę sprawia, że strasznie dużo marnuje się tej siekierki. Już mam 70% po ścięciu dwóch drzew. Dosyć szybko. A z drugiej strony, ścinając małe drzewa, mam więcej... Znaczy, sorry, mam mniej tego ekwipunku, który mogę zebrać. W sensie mniej rzeczy. Więc na razie pozbieram sobie to, co mogę tak na luzie. Okej. Dzień mamy dosyć długi, bo jednak granie w nocy tutaj tak w sumie jest tylko rozpalenie ogniska i chyba nic więcej. Wiadomo, też może nas tutaj coś zaatakować, ale na chwilę obecną wolałbym tą przygodę przeżyć w ten sposób, aby po prostu jak najbardziej rozbudować moją małą osadkę.
też oczywiście pytanie do was, czy chcecie, abym trochę ponagrywał z tej gry, żeby oczywiście móc tutaj coś ciekawego stworzyć. Okej, patyków już trochę jest. Króliczki niestety na chwilę obecną nie będą się chciały ze mną zaprzyjaźnić. Okej. Stąd wezmę... O, dobra. Są kamienie. Z pewnością się przydadzą. Bo już mój młoteczek, moja siekierka trochę zaczyna kuleć. No dobra. Mogę obrócić, ale... Wolałbym chyba tutaj nie obracać. Taki kawałeczek udało mi się przejść, więc wypadałoby tą część mapy już tutaj zeksplorować. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj jakieś jagódki. Warto je mieć. Mógłbym sobie w sumie też jakieś wdzianko zrobić. Większość jest poblokowana, ale takie proste mógłbym sobie zrobić. No i proszę. Jakąś marchewkę, jak tam z głodem? Trochę z głodem możemy sobie podpompować nasze zdrowie, nasz głód. No, myślę, też na razie jeszcze jestem całkiem w porządku. A, czy chcę atakować pająki? No chyba raczej bym nie chciał w tym momencie. Z tego względu, że niewiele mam tutaj rzeczy, które mogłyby mnie obronić i z którymi mógłbym zaatakować te pająki. Okej. Trzeba będzie znaleźć jakieś miłe miejsce na obóz. Ognisko będę mógł zrobić? Będę mógł. Także jest dobrze. Że mogę ściąć to drzewko. Zbierzmy. I to na samym końcu wyspy. Mapa będzie chyba dosyć duża. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. O! No hej. O, chyba nie uda mi się go zaatakować. Na razie po prostu pierwszy odcinek to jest typowa eksploracja. Zbieramy co tylko możemy, a później będziemy dalej kombinować. O! Kapelusz. Tego jeszcze tu nie widziałem. Okej. Najwidoczniej ciebie trzeba zostawić. Zbierajmy to wszystko, skoro mamy już tak tutaj w tym ekwipunku miejsce na to, więc możemy spokojnie zbierać. Zaraz tylko trzeba będzie zrobić ognisko. Jak to wygląda na mapie? Może jednak trochę bliżej. Okej, w tą stronę mógłbym iść. Odkryję sobie dzięki temu całą mapę. Okej. Idźmy tędy do ścieżki. Teraz wystarczy iść tylko trochę ponad ścieżką i w ten sposób odkryję sobie tą część mapy. Tu jeszcze był taki kawałek. Aha. Trzeba stworzyć ognisko. Okej. Mamy ognicho. Więc nic tutaj nam nie grozi. Rozpalmy je troszkę bardziej. Czy mogę sobie tutaj coś przypiec? Mogę. I całkiem ciekawie. Może dzięki temu trochę więcej wartości odżywczych z tego będę miał. Okej, co my tutaj mamy? Jeszcze jakieś... Nie, dobra, bo to tylko spalam. Ku,
Okej. Okay. To mogę też... Nie, to mi tylko da więcej... Wow! A. Czyli mogę to po prostu zasadzić. I z tego bym miał popiół. Ciekawa opcja, muszę przyznać. Tą grę raczej mało grałem, nawet bardzo mało, więc... Dużo rzeczy i tak będzie dla mnie tutaj swego rodzaju nowością. Stąd też możemy razem odkrywać ciekawostki tego świata. Bierzmy trochę trawy, potrzebowałbym chyba jakiegoś kilowku. Właśnie. I takowy mogę stworzyć. Aby po to. I teraz mogę trochę kamienia i tym podobnej rzeczy zebrać. Okej. Okay. Jeszcze widzę, mam kamień, kilka rzeczy do zjedzenia. No, zbieraj. Tutaj jagódki. Okej. Czyli po prostu musiałbym najpierw coś sobie zjeść, aby stworzyć na to miejsce. Wydaje się logiczne. Jeszcze troszkę kamienia mogę tutaj zebrać. Miałbym marchewkę. Taka dobra rzecz. Więc lepiej ją po prostu zebrać. Gdzie jestem? Okej. Okay. Mógłbym tutaj ten obszar po prostu splądrować. Sprawdzając, czy jest coś ciekawego. Jak to wygląda na mapie? Troszeczkę jeszcze w dół. Jeszcze parę kroków. A jak już tu jestem, to mogę od razu zebrać trochę trawy. Okej. Okay. Idźmy w takim razie do góry. Może tak po prostu na przykład pójść ścieżką i zobaczyć, dokąd ona prowadzi. To jest też jakaś myśl. Aha, jakiś ciemny obszar się zaczyna. W razie czego mam jeszcze siekierę. Później ewentualnie tylko pozostanie odkrywanie tego pustego miejsca. Wow. Okej, okay. Tam wolałbym raczej nie wpadać. Jak to wygląda na mapie? To wygląda na mapie w ten sposób, okej. Okay. Także mogę sobie spokojnie tutaj eksplorować. I zbierać oczywiście kamienie. Bo te przydadzą mi się raz, że do ogniska, dwa, że do tworzenia narzędzi i tym podobnych. Oczywiście wiem, że powinienem tutaj stworzyć sobie taką swoją, nazwijmy to, bazę. Mogę to zjeść. Okej. Okay. Na razie póki mam te zapasy takie dosyć małe, to nie chcę się osiedlać w jednym miejscu. Taki jest generalnie mój zamysł. Jak już będę miał większe ilości, to będę w stanie stworzyć tutaj jakieś przytulne gniazdko. Nasionka przysłużą mi do tego, aby móc sobie zasadzić drzewa. A z kamieni zrobimy... Coś tam zrobimy. Z całą pewnością. Dobra, jak to wygląda? To wygląda tak. Trzeba by chyba iść tutaj w lewą stronę. Kolejny wielki kamień. Tego zbierzmy go. Myślę, że w drugim odcinku już będzie można
spokojnie stworzyć sobie. My to mamy, to niewiele. Cały czas mogę tylko pelerynkę. Właśnie, Scientist Machine. Tutaj będziemy musieli to stworzyć. Mogę tylko pułapkę na jakieś tam króliki i tym podobne. Ognicha. No i tutaj też na razie nie za wiele mogę stworzyć. Okej. To mógłbym zjeść. A to zabrać. I też od razu zjeść. Dobra, jest kolejny kamień. No, co kamienia? Daj kamienia. Idziemy do góry. Trochę tutaj kamieni będzie. Na szczęście nie ma tutaj, z tego co widzę, jakiegoś limitu odnośnie ilości przechowywanych rzeczy. W sensie tylko sloty mogę zajmować, ale wagowo tutaj nic nie wpływa mi na mój ekwipunek. Co oczywiście bardzo mnie cieszy. Zaraz trzeba będzie rozpalić jakieś ognisko i może sobie trochę upiec tego jedzenka, którego mam. No dobra. Jednak grób zostawiamy. Pszczoły też raczej zostawiamy. Nie chcemy tutaj z nimi zadzierać. No, bierz kamienia. O, popsuło się. Trzeba stworzyć jeszcze jedno. Miejmy nadzieję, że później będę mógł stworzyć troszeczkę bardziej wytrzymałe narzędzia. Mamy tutaj takie ciekawe miejsce na stworzenie bazy. Tak mi się wydaje. O, tutaj miałbym miejsce na ognicho. I to takie dosyć sporawe. Miałbym wejście, jakbym chciał tutaj później jakoś to ogrodzić. Więc ciekawe miejsce, muszę przyznać. I tutaj w następnym odcinku faktycznie mógłbym zrobić jakąś przyjemną klitkę. To dołóżmy może jeszcze trochę drewna. Co, nie? No właśnie. Co my tu mamy? Jedzonko. Mógłbym coś zjeść. No całkiem sporo daje mi, ale widzę, że też chyba z czasem się psuje, więc trzeba będzie powoli to zjadać. Takie odnoszę wrażenie. Okej. To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że już niebawem pojawią się kolejne. No i cóż, moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym. Pa, pa!